Cześć, z tej strony Adam Goździewski, dziękuję za subskrypcję kanału. Słuchajcie, jak wiecie, robię kominki, łazienki, wykończenia wnętrz, a w dzisiejszym filmie wam pokażę kominek wolnostojący, tak zwaną kozę z firmy kratki.pl. Jest to model Thor. Właśnie przed chwileczką odjechał kurier z DHL-a, który mi ten kominek dostarczył. A wy w tym filmie zobaczycie dzisiaj, jak go montujemy. Chodźcie zobaczyć tego Thora. Dojechaliśmy, kominek cały, jak widać, i za chwilę zabieramy się za montowanie. Marek, buty wytarłeś, a opony brudne, Pojawił się pierwszy problem. Mamy doprowadzenie powietrza w tym miejscu. Jest na środku w osi tej całej tutaj ściany. Wejście do komina nie jest w osi ściany, tylko jest delikatnie przesunięte tu na lewo. Tuż Marek zdążył włożyć tą przejściówkę z tym sznurem szklanym. Przejściówka jest Fi 200 na Fi 150. No i nasz kominek ma dolot powietrza przygotowany tutaj, to trzeba będzie wybić i połączyć się tutaj z tym, ale żeby do tego dojść, to najprawdopodobniej trzeba będzie odkręcić cały ten dół, cały dolny element. No, będziemy wam pokazywać, jak sobie z tym problemem radzimy. Udało nam się dodzwonić do firmy Kratki. Pan Tomek nam doradził, żeby tutaj odkręcić te dwa imbusy. Zdejmiemy cały cokół i dzięki temu będziemy mieli dojście, żeby połączyć powietrze z kruczcem, z przepustnicą, którą się reguluje właśnie tutaj tym elementem. Dzięki temu możemy zamykać i otwierać powietrze z zewnątrz. I teraz cały ten cokół powinien nam zejść. O, dokładnie tak. Teraz ustawimy sobie piecyk w tym miejscu, podepniemy powietrze pod kruciec, który mamy tutaj z przepustnicą i na sam koniec założymy z powrotem ten cokół i przykręcimy go na te dwa imbusiki. Ten kominek Thor ma możliwość też podpięcia wylotu spalin od tyłu, także tu jest przygotowane do tego, że można też to wyciąć i wtedy kruciec przełożyć na tył. My właśnie teraz będziemy wycinali. Tu mamy takie tylko do nacięcia delikatnie i mamy wtedy dojście do dopływu powietrza z zewnątrz. I teraz się właśnie tym będziemy zajmowali. To jest chwila i jest wycięte. W tej chwili jesteśmy przed poziomowaniem pieca. Mamy tutaj z tyłu rurę już podpiętą. Zostało nam tylko połączenie kruczca z przepustnicą, właśnie z tą rurą. O, tu czuć, jak ładnie wieje. Za chwileczkę to będziemy łączyć rurą
Spiro, aluminiowy. Teraz zajmujemy się poziomowaniem pieca. Żeby go wypoziomować, mamy tutaj nóżki, 4 sztuki. Wystarczy tylko idealnie pod oczko. Przód już mamy ustawiony. Mamy idealnie go w poziomie. Jeszcze musimy obniżyć tylko tylne nóżki. W tej chwili mamy powietrze już podpięte, mamy wypoziomowany piecyk i zamykamy cokół. I przykręcamy ten cokół na dwie śrubki. Jedna jest tutaj właśnie pod drzwiczkami i tam jest za chwileczkę druga. Niestety napotkaliśmy na pewne problemy. Kolano, które włożyliśmy do ściany, ono ze ściany wychodzi pod pewnym kątem, czyli rozeta nie zakryje nam otworu i musimy wyciąć taki owalny otwór, z którym już się dobre 15-20 minut męczymy. Jeszcze musimy delikatnie podszlifować, no ale zobaczymy, może nam się to dzisiaj uda zrobić. Zawsze byłem artystą. No i po długich walkach udało się podpiąć. Tak jak widzicie, tutaj mamy kolano 45 stopni, Fi 150 z obejmą. Obejma się schowała w grubości ściany praktycznie. Tą rozetę trzeba było podocinać, tak jak widać, ona jest owalna. No i stałe kolano ładnie nam się przypasowało dzięki temu do pieca. No niestety komin nie jest w osi ściany, dlatego było dużo zabawy, żeby to ładnie wyglądało. Jakby komin był na środku, to już by nas to dawno nie było, a przez to, że mamy ten komin delikatnie przesunięty, a tutaj chcieliśmy klientom zrobić ładnie piecyk w osi ściany, to jednak trochę nam to czasu zajęło, ale się udało. Dzisiaj za chwileczkę będziemy rozpalać. Oglądajcie do końca, zobaczycie, jak się w tym kominku pali. Podczas transportu, podczas cięcia, podczas montażu delikatnie zawsze nam się zarysują rury, gdzieś lakier zejdzie, dlatego posiłkujemy się takim specjalnym sprayem na 800 stopni, którym za chwileczkę będziemy jeszcze tutaj wszystkie elementy, które były cięte, delikatnie pomalujemy całą rurę, całe kolano. Dobrze, no to teraz tak, robimy próbne rozpalenie. Najważniejsza rzecz przy tym piecu to jest tylko ten lizaczek, który reguluje nam dopływ powietrza. Tu jest fajnie zaznaczone takim trójkątem. Tu, gdzie jest więcej, to jest otwarte, tu, gdzie jest mniej, to jest zamknięte. Otwieramy klamka. Ona jest tak fajnie tutaj ażurowo zrobiona, żeby się nie wygrywała. Tak zwana zimna rączka. Ale wiadomo, no, można sobie kupić w markecie skórzaną rękawicę, jeżeli ktoś... Bo ja łapię, mnie na przykład nie parzy, ale są osoby, które mają inny stopień bólu i może być dla nich to gorące. No to weźmiemy dwie takie podpałki. Tu kładziemy na ruszcie. Tu mamy takie drobne listeweczki. Na początku, tak jak wspominałem, kominek będzie śmierdział, będzie się wypalał. Ta farba cała, którą on jest pomalowany, to będzie się utwardzać. Także jak on się mocno nagrzeje, to nie dotykać go paznokciem ani niczym, bo farba po prostu zejdzie. Dopiero on po jakimś tam czasie, jak dostanie wysokiej temperatury, to ta farba się już utwardzi i nie będzie takiej urywiska. Na początku może też być taka sytuacja, że będzie, zresztą będzie widać, jak za chwileczkę rozpalimy, jak ta farba zacznie się wypalać, to będzie taki biały dym. Także wietrzyć, przez kilka rozpaleń warto ten kominek wietrzyć. To co, brykiecik czy tą naszą brzuskę? No bo nie. Rzucimy jeszcze coś za brzuska. No brzuska może tak nie do końca złapać. Też nie ma co za dużo na początku. Takie pierwsze rozpalenie zrobimy testowe. Stara się tak układać,
rozpalać, żeby nie dotykało gdzieś do szyby, nie? Taki załadunek myślę, że jest optymalny na rozpalenie. I później jak ta grubsza brzuska i to zmieni się w taki żar, jak jest na grillu, wtedy dopiero bezpiecznie możemy go otworzyć. Starać się nie otwierać, jak jest dym w środku. Przez szyby będzie pan obserwował. Jak jest dym, to lepiej kominka nie otwierać, bo wtedy ten dym może nam pójść na pokój. Jak się zrobi żar, to wtedy na ten żar, nawet jak pan włoży takiego kloca, to on się zapali z tego żaru. Chce pan zapalić pierwszy raz? Zawsze. Bo niektórzy klienci chcą być jakby pierwszymi, rozdziewiczyć kominem. Teraz możemy go delikatnie przymknąć, zostawić taką delikatną szczelinę na długość palca, żeby on jeszcze dodatkowo dostawał tego powietrza tutaj z pomieszczenia. Powietrze zewnątrz mamy otwarte, to widać co się dzieje z płomieniem, jaki tam jest przeciąg w środku, co tam się dzieje. Komin widać, że też jest drożny, bo ten dym nam ładnie odbiera. Ja zrobię w tym czasie przybliżenie. Ciąg kominowy zaczyna się wtedy, jak jest komin ciepły. Jak jest komin zimny, to nie ciągnie komin. Dlatego komin musi się najpierw nagrzać. Dlatego na początku widzi pan, że ten dym się trochę kłębi w środku. On nie jest jakby odbierany do końca przez komin. Właśnie przez to, że komin musi się nagrzać. Ta rura dopiero jak ona dostanie temperatury, to wtedy dopiero zaciągnie i ten dym nam zacznie wyciągać z środka. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego filmiku. Jak zawsze liczę na subskrypcję, liczę na ciekawe komentarze, na łapki w górę. Pokazuję wam teraz, jak się prezentuje wkład Tor z kratek.pl 8-kilowatowy. Tutaj karta specyfikacji wkładu i fotki na koniec. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, Adam Goździewski. Hejo!